spadki Bitcoina z 42 tysięcy do 30 tysięcy dolarów, wzrosty o 30%, po to, aby w kolejnych dniach Bitcoin spadł o kolejne 15%. Czy to manipulacja na rynku kryptowalut, czy normalny trend wzrostowy? Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum, czyli analiza rynku kryptowalut? Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co sobotę, spotkamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum. Powiem Wam o moich potencjalnych scenariuszach wzrostowych i spadkowych dla tych dwóch kryptowalut oraz omówimy sobie, co wydarzyło się wczoraj z naszymi altcoinami, które omawialiśmy w wczorajszej analizie altcoinów oraz kryptoinfo newsu. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przybić dzwona, zostawić łapki w górę i lecimy z tematem. Na początek zaczniemy od Bitcoina, następnie przejdziemy do Ethereum i zobaczymy sobie, co wydarzyło się od wczoraj z altcoinami, które omawialiśmy właśnie w wczorajszej analizie. Jeżeli nie oglądaliście tego materiału, zachęcam Was do zapoznania się z tym filmem, ponieważ jak sami zresztą zobaczycie za chwilę, bardzo fajne momenty wejścia właśnie dały wczorajsze spadki i wyznaczyłem te poziomy w wczorajszej analizie. Pamiętajcie, aby pod tym filmem również dać znać w komentarzach, jakie altcoiny chcecie zobaczyć w następnym materiale właśnie z tej serii, czyli w piątkowych filmach, gdzie rozmawiamy na temat ważnych informacji ze świata kryptowalut oraz analizuję tam właśnie dla Was wybrane przez Was altcoiny. Kilka dni temu mieliśmy te mocne spadki z 42 do 30 tysięcy dolarów. Tutaj pamiętacie, wyznaczałem tą strefę, jak wiecie, idealnie się to sprawdzicie, bo zresztą widzicie to w tym momencie. Cena tutaj została wybroniona, te poziomy dla Was publikowałem kilka dni temu. Cena wzrosła do 40 tysięcy dolarów po to, aby spaść o kolejne 15% do 34 tysięcy, czyli spadek o ponad 5 tysięcy dolarów. Jak widzicie, cena została tutaj wybroniona właśnie w tej strefie, o której rozmawialiśmy w wczorajszym filmie. Także widzimy, cena doszła tutaj perfekcyjnie. Jeszcze tutaj mówiłem o tych poziomach wejścia. Natomiast to, co tutaj się wydarzyło, jest bardzo istotne, ponieważ po pierwsze mieliśmy jedną reakcję na retest linii trendu wzrostowego, czyli mamy przebicie linii trendu wzrostowego, co teoretycznie jest potwierdzeniem na ewentualne dalsze spadki. Natomiast widzimy, że w nocy cena wróciła na chwilę powyżej linii trendu, znowu spadła i w tym momencie widzimy, że cena właśnie po raz kolejny zamknęła świeczkę jedną godzinną powyżej linii trendu. I teraz czekamy na to, co się wydarzy, ponieważ mamy teraz opór kolejny na nowej linii trendu spadkowego i jeżeli zobaczymy właśnie wybicie tego poziomu, wybicie tej linii trendu, będzie to z kolei potwierdzeniem kolejnym na dalsze wzrosty. Dlaczego kolejnym? Ponieważ po pierwsze wróciliśmy powyżej linii trendu, po drugie wybijemy linię trendu spadkowego i tutaj gdzieś właśnie w tym obszarze spodziewałbym się retestu, czyli na poziomie dwóch tych linii trendu, jednej spadkowej, drugiej wzrostowej, moglibyśmy zobaczyć retest i wtedy ride po nowe ATH albo przynajmniej wyrównanie się właśnie z 42 tysiącami za Bitcoina. Ale mamy tutaj również wyrysowany potencjalny scenariusz spadkowy. Mamy nową linię trendu, tą kropkowaną, lokalną linię trendu wzrostowego. No i czekamy, co wydarzy się właśnie przy linii trendu spadkowego. Jeżeli cena wróci i wybije nam również tą lokalną, nową linię trendu wzrostowego, możemy zobaczyć zatrzymanie się ceny właśnie w tym momencie, w tym obszarze. Natomiast jest to obszar wyznaczony z poziomu aktualnej ceny, więc jeżeli cena pójdzie troszeczkę wyżej, ten poziom również zostanie podwyższony tutaj o... Jeżeli nie wybijemy nowego szczytu, dalej ta strefa będzie trzymała nas przed dalszymi spadkami, tak jak to miało miejsce wczoraj. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest strefa tutaj, ta marcowa, która tutaj nas wybroniła i na to będziemy patrzeć dodatkowo. Wczoraj zaktualizowałem linię trendu wzrostowego. Pokażę Wam tą linię tutaj właśnie z tego początku tych wzrostów 17700 i właśnie wybicie tej korekty marcowej oraz przebicie linii trendu może dać nam bardzo mocne potwierdzenia na zmianę całej struktury i zmianę w trend spadkowy.
Na tę chwilę możemy zobaczyć sobie również, powinniśmy sobie poprowadzić nową linię trendu spadkowego od ostatniego szczytu do poprzedniego niższego dołka na poziomie 42 tysięcy i jakby nie patrzeć, mamy tutaj właśnie linię trendu spadkowego, która będzie ważna, która pewnie będzie respektowana w ewentualnych dalszych ruchach wzrostowych. Więc czekamy na ewentualne wybicie tej linii i wtedy będziemy mieli kolejne potwierdzenie na dalsze wzrosty, więc mamy kilka ważnych tutaj poziomów oporów do przebicia. Jeżeli sobie to zobaczymy z większego interwału, to widzimy, że w tym momencie cena zaczyna nam tutaj tworzyć taki klin wzrostowy i w najbliższych dniach możemy właśnie obserwować zakres ceny poruszający się w tym obszarze, chyba że któryś z tych poziomów, czy czerwona górna lub niebieska dolna, zostanie przebita i wtedy będziemy to aktualizować. Jeżeli cena Bitcoina będzie się tutaj konsolidować właśnie w tym obszarze, zwężając się, prawdopodobnie zobaczymy w tym momencie wzrosty na altcoinach. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją perspektywę tutaj dla Bitcoina. Przejdźmy sobie do Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, mieliśmy spadki z wyznaczonej strefy. O tym rozmawialiśmy na platformie TradingView, gdzie możecie również obserwować mój profil. I zobaczcie, tutaj mamy analizę właśnie z 14 stycznia, czyli sprzed dwóch dni, w których mówiłem, że Ethereum ma do wypełnienia imbalans, który został wypełniony i wyznaczyłem kolejne poziomy na reakcji. I widzimy, że cena właśnie doszła do tych poziomów, skąd zobaczyliśmy właśnie wczorajsze spadki. Oczywiście tutaj zabrakło $2 do tego, aby to było w pełni zrealizowane, ale nie zmienia to faktu, że sam zamysł miał sens i został zrealizowany. Więc możecie obserwować mój profil Ainvestments właśnie na platformie TradingView, gdzie również w dni niefilmowe, jeżeli coś się zmienia, aktualizuję to i pokazuję właśnie na tej platformie. W wczorajszej analizie mówiłem Wam o przebiciu linii trendu spadkowego. Jeżeli to zostanie wykonane, no to miałem właśnie wyznaczone te poziomy, skąd wczoraj tutaj zagrywałem właśnie na wzrosty z tego obszaru. Dalej mam tutaj swoją strefę wyznaczoną, gdzie również będę szukał ewentualnych pozycji długich, jeżeli cena zostanie tutaj wybita i z tych obszarów będą jeszcze dalsze spadki. Widzimy, że cena wróciła powyżej linii trendu, która wczoraj została przebita i aktualnie wyznaczyłem poziomy na kontynuację wzrostów. Są to poziomy z aktualnego poziomu cenowego. Jeżeli cena wybije kolejne szczyty, te poziomy będą się aktualizowały i będą się zmieniały. Moi partnerzy edukacyjni z naszego forum Mister Porada dostają te aktualizacje w miarę na bieżąco, jeżeli taka jest możliwość. Widzimy, że cena już zaczyna iść powoli ku górze, więc również automatycznie te poziomy zostaną za chwilę zmienione. Już dzisiaj zapraszam Was na jutrzejszy materiał w podsumowanie możliwości edukacyjnych, jakie daje forum Mister Porada. O nim możecie przeczytać na mojej stronie łukaszpachowski.pl i tutaj właśnie inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki, co możecie sami zresztą zobaczyć po skuteczności moich analiz. Jeżeli macie mnie w znajomych na Instagramie czy na Facebooku, to widzicie, jakie wyniki potrafię regularnie ostatnimi dniami robić każdego dnia. Jutro widzimy się na podsumowaniu tygodnia możliwości edukacyjnych, czyli tej strategii, którą Wam tutaj pokazuję w analizach oraz sygnałów dostępnych od naszego zawodowego tradera. Podsumowujemy sobie również moje analizy, moje pomysły na trade, które omawiam dla moich partnerów edukacyjnych. Więc jeżeli to Was będzie interesowało, napiszcie do mnie, powiem Wam, jak to wygląda. Mam również dla Was przygotowany rabat. Aktualnie, jeżeli chodzi o Ethereum, właśnie spodziewam się dojścia do tego poziomu i wybicia przynajmniej tych $1260, jeżeli chodzi o ewentualny kolejny ruch wzrostowy. W tym momencie widzimy, że cena dochodzi do aktualnej nowej linii trendu spadkowego, którą teraz przesunąłem. Widzieliście ją tutaj, została ona wcześniej wybita i czekamy na przebicie tego poziomu i ewentualny retest, aby zobaczyć, czy dostaniemy kolejne potwierdzenie na dalsze wzrosty. Więc mamy podobną sytuację jak z Bitcoinem, czyli mamy przebicie i powrót ceny powyżej linii trendu wzrostowego i opór ze strony linii trendu spadkowego. Tutaj poprowadzę sobie jeszcze jedną linię trendu aktualną do tego dołka, natomiast ta cały czas jest również w grze i będę te poziomy dla siebie tutaj obserwował, więc
właśnie widzimy, że coś się zaczyna dziać. Mieliśmy wyznaczone strefy. To było wczoraj. Strefa na wzrosty tutaj właśnie, jeżeli chodzi o DOTA. Widzimy, została zrealizowana. Cena spadła również wczoraj do 38% FIBO. Piękne wejścia mogą być właśnie na tym poziomie, natomiast tutaj wyznaczyłem tą strefę na kontynuację wzrostów. Zobaczmy link. Link zrealizował się bardzo ładnie. Pamiętacie, to wyznaczyłem na 21 dolarów. Było poziomem, gdzie był fajny poziom na realizację zysków. Zobaczcie, cyk, spadki. Bardzo ładne o 15% i kolejne wzrosty powyżej właśnie tych poziomów. Także po raz kolejny zostało to zrealizowane tak samo, jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu, gdzie mówiłem o 18 dolarach i stąd również mieliśmy spadki. XRP cały czas trzyma się właśnie w tym obszarze tutaj na ewentualne wzrosty. To, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Zelika konsoliduje się, widzimy, mieliśmy spadek. Tutaj jeszcze cena trzyma nas przed wzrostami. Mamy konsolidację na Zelice. Atom perfekcyjna analiza z wczoraj. Widzimy wyznaczona strefa. Cena doszła do właśnie tego poziomu, który tutaj wyznaczyłem w wczorajszej analizie i mamy odbicie o kolejne ponad 20%, więc bardzo fajnie zrealizowane analizy, które dla Was wczoraj robiłem, jeżeli chodzi o altcoiny. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli tutaj była dla Was wartość, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale jutro za podsumowaniem tygodnia możliwości edukacyjnych i zarabiania na rynku kryptowalut, jakie daje forum Mr. Polada. Miłego weekendu Wam życzę, Piona.